Słuchajcie, wśród osób, które regularnie oglądają poranną kawę, na pewno popularne jest takie stwierdzenie i taka prawda, że sprzęt nie załatwia wszystkiego. Tak zwany hajs, jak to mówią dzisiaj młodzi ludzie, nie jest wszystkim i umiejętności mają niesamowite też znaczenie. I dzisiaj trochę o umiejętnościach, o sprzęcie, ale także o warunkach. Jak pamiętacie, parę dni temu, w sumie może już ze 2 tygodnie temu, taki konkurs ogłosiłem, dron za 4000 versus dron za 13 tysięcy. Wtedy mieliśmy taką sesję, że latałem Mavic'iem 2 Pro, Mavic'iem Pro i latałem też Inspire'em z dwoma obiektywami. Miałem do dyspozycji optyki takie, Mavic'a Pro, miałem Lumixa 25 mm, czyli to jest matryca mikro 4/3 i miałem do dyspozycji kitowy obiektyw z kamerą Zenmuse X5, to jest obiektyw o ogniskowej 15 mm. No i matryca w kamerze, to jest kamera X5 Zenmuse, matryca mikro 4/3 plus filterki, bardzo dobre warunki. To było to, co robiliśmy i zadaniem widzów było odgadnięcie, mieliśmy 9 ujęć wytypowanych i odgadnięcie, które ujęcie było robione właśnie którą optyką. Zadanie pozornie wydawałoby się banalne, bo jednak pomiędzy tymi dronami, pomiędzy tymi optykami jest mega przepaść. Mavic Pro ma bardzo małą matrycę. To jest 1/2/3 cala, czyli praktycznie jak połowa malutkiego paznokcia. A tutaj już matryca jest dość słuszna, jeżeli chodzi o Inspire'a. Zresztą widać ją, tą matrycę tutaj, prawda, jak odbija światło. Okej. I teraz jestem ciekawy, bo to był jeden z takich fajniejszych konkursów, jakie przeprowadziłem, ze względu na wyniki. Słuchajcie, ja byłem tak zaskoczony jak Hubert Urbański nieraz w Milionerach i wyniki powaliły mnie zupełnie, bo wyniki świadczą o tym, że warunki, że umiejętności może operatora, nie wiem czy to jest za dobrze powiedziane, ale okej, powiedzmy świadomość operatora jest bardzo ważna. I teraz przejdźmy w takim razie do konkursu, żeby nie przedłużać. Pokażę wam jak wyglądały ujęcia i powiem wam jak wyglądały też poszczególne wyniki. Zatem mamy ujęcie numer 1. Dobra, i teraz słuchajcie, przy ujęciu numer 1 mieliśmy następujące propozycje. Inspire 25, Inspire 15, Mavic Pro, Mavic Pro, Mavic Pro. Odpowiedź brzmi Inspire 15 mm, czyli dokładnie to był ten zestaw przy ujęciu pierwszym i dobrej odpowiedzi udzielił Mateusz jako jedyny z 5 startujących. Ok, pojedziemy w takim razie dalej. Ujęcie numer 2. Przy ujęciu numer 2 mieliśmy propozycję Inspire 15, Mavic Pro, Inspire 25, Inspire 25, Inspire 25. Odpowiedź prawidłowa brzmi Mavic Pro. Trzecie ujęcie. Przy trzecim ujęciu mieliśmy następujące propozycje. Mavic Pro, Inspire 15, Mavic Pro, Inspire 15, Inspire 15. Odpowiedź brzmi Inspire 15 i to była najlepsza odpowiedź, jeżeli chodzi o odsetek prawidłowych odpowiedzi, bo mieliśmy 3 na 5. Brawo dla Was. Kolejna sekwencja, już ujęcie numer 4. I odpowiedzi przy ujęciu numer 4, Inspire 25, Inspire 25, Inspire 15, 15, Mavic Pro. Odpowiedź prawidłowa, Inspire 25. Dwie dobre odpowiedzi, brawo chłopaki, Michał i Mateusz. Jedziemy dalej, teraz będzie ujęcie numer 5. Get away.
Świetnie. To było ujęcie numer 5 i prawidłowe odpowiedzi są następujące. Odpowiedzi, które były. Inspire 15, Inspire 25, 25, 25, 25. Prawidłowa odpowiedź Mavic Pro. Nikt nie trafił, słuchajcie. To była jedyna odpowiedź, czy jedna z nielicznych, gdzie nikt nie trafił. A my jedziemy z ujęciem numer 6. Świetnie, to było ujęcie numer 6 i tutaj odpowiedzi, które mieliśmy: Inspire 15, Inspire 15, czyli kitowy obiektyw DJI do Inspira, Mavic Pro, Mavic Pro, Mavic Pro. Właściwa odpowiedź: Inspire 15. Kolejne ujęcie, numer 7. Przy ujęciu numer 7 mieliśmy odpowiedzi Mavic Pro, Inspire 15, 15, 15, Mavic Pro. Prawidłowa odpowiedź: Inspire z obiektywem Lumixa 25 mm. Nikt nie trafił, słuchajcie, to jest już drugi raz, kiedy nikt nie trafił. Zostały nam jeszcze dwa ujęcia, zatem do dzieła. Ósemka. I dla ujęcia numer 8 odpowiedzi mieliśmy następujące: Inspire 25, Mavic Pro, Inspire 25, Inspire 25, Inspire 25. Prawidłowa odpowiedź brzmi Mavic Pro. Jedna osoba, Mateusz, odgadł to ujęcie, rozpracował to ujęcie. Kolejny, ostatni już temat, ujęcie numer 9. Mamy odpowiedź następującą dla dziewiątki. Inspire 15, 15, Mavic Pro, Mavic Pro, Mavic Pro. Właściwa odpowiedź: Inspire z obiektywem 25 mm. Słuchajcie, mamy zwycięzcę. Zwycięzcą tego quizu jest Mateusz. Gratulacje. 5 odpowiedzi na 9 pytań, na 9 ujęć. Pozostali zawodnicy, czyli Michał, Machubert, Karol i Instagemini, zdobyli tylko po jednym punkcie. O czym to świadczy? I teraz trzeba powiedzieć parę rzeczy takich, no, które są parę zdań prawdy. Ja tutaj nie jestem żadnym sędzią specjalnie, tylko zrobiłem to w formie zabawy. Ale zwróćcie uwagę na parę rzeczy. Przede wszystkim sprzęt nie jest taki bardzo istotny. My strzelaliśmy, to pamiętam ten dzień, to było golden hour, czyli około godziny wtedy 19, może nawet przed 19. Warunki były idealne, dlatego że oświetlenie było, słońce świeciło prawie płasko, prawie poziomo. Były bardzo dobre warunki. Starałem się dobrać też, jeżeli chodzi o parametry wykonywania tych ujęć, 4K w 25 klatkach na sekundę, 1/50 sekundy migawka i mniej więcej profile kolorystyczne też starałem się dobrać w sposób zbliżony, czyli Disney-like, jak pamiętam, i podobne parametry, jeżeli chodzi o ostrość, kontrast i nasycenie. I zwróćcie uwagę, że przy dobrych warunkach, bo ja nie twierdzę, że ten Mavic w każdych warunkach nam dobrze będzie służył, ale jeżeli mamy optymalne warunki, czyli na przykład wschód, zachód słońca, golden hour, i wiemy, jak wykorzystać jeszcze te warunki, jesteśmy w stanie wyciągnąć z niego naprawdę dużo. I to doświadczenie, ja tym doświadczeniem też chciałem wskazać Wam, że nie zawsze na sprzęt musimy wywalać 10, 15, 20 tysięcy. Czasami wystarczy kupić używany sprzęt typu Refurb czy z drugiej ręki Mavica Pro. W tej chwili pewnie za jakieś, nie wiem, 2,5-3 tysiące złotych i mamy całkiem dobry sprzęt, do tego fajne filterki i to wystarcza. Czyli umiejętności, doświadczenie, też umiejętności pracy w trybie manualnym, prawda, żeby ujęcia były w trybie manualnym, a nie w automacie, bo byśmy pewnie osiągnęli zupełnie inne parametry. Ja tutaj używałem filterków 16, zarówno dla Inspire'a, jak i dla Mavica Pro. I to mniej więcej jest tyle, jeżeli chodzi o to. I pamiętajcie o tym, w wielu moich opracowaniach na kawie też cały czas trąbię do znudzenia, jak Katarynka, że doświadczenie, umiejętności, że powinniśmy być tak jak Trinity w Matrixie, która powiedziała: załaduj mi program obsługi tego helikoptera i za chwilę już... You fly that thing? Not yet. Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry.
Let's go. Dobrzy operatorzy typu na przykład Trent Palmer, jak zobaczycie jego kanał, on lata jednego dnia oktokopterem, drugiego dnia awionetką, a trzeciego dnia Maviciem 2 Pro. Także mój kolega Mati, o którym parę razy na kawie wspominałem, operator filmowy z Krakowa. Dzisiaj operuje Mavica Air małego, który z nim pojechał do Mongolii, ale jutro na przykład wchodzi na plan filmowy i operuje 17-kilową Arri Alexą przez 12 godzin, bo ta kamera kosztuje swoje na wypożyczeniu na cały dzień, prawda? Tak to wygląda. Także dlatego stawiamy bardziej na rozwój własnych umiejętności, dlatego staramy się też rozwijać własne kompetencje, czego sobie i Wam życzę. Zapraszam Was, gratuluję oczywiście zwycięzcy. Będzie tutaj dla Ciebie mój kurs online dotyczący filtrów albo fotograficznych, jaki sobie wybierzesz, Mateusz. A Was, kochani, zapraszam też na mini nagrodę, czyli 3 darmowe treści, które dzisiaj znajdą się pod filmem, a mianowicie 2 audiobooki, Zarabiaj na ujęciach z drona i mini, i przepraszam, warsztat fotograficzny, a także warsztat mini fotograficzny w formie już warsztatu online na platformie Teachable. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was, jeszcze raz gratulacje i do zobaczenia już niedługo w kolejnym epizodzie. Cześć!